Cześć, nazywam się Damian Kamiński. W spektaklu Ale Kino wcielam się w postać asystenta, reżysera i operatora pana Soczewki. A to? A to jest maska mrówkojada z tego samego spektaklu. Jestem aktorem, bo... Tak sobie myślę, że... chyba nie miałem innego wyjścia. Moi rodzice są również aktorami i tak się składa, że swoją pierwszą rolę zagrałem już w okresie prenatalnym. To znaczy wtedy, kiedy byłem u mamy w brzuchu. Moja pierwsza rola w teatrze Lalek Gulliver to postać wilka w spektaklu Jaś i Małgosia Piotra Tomaszuka. I pamiętam, że ta realizacja, pierwsza w zawodowym teatrze, bardzo, bardzo dużo mnie nauczyła. Teatr jest dla mnie przygodą, odskocznią, oczekiwaniem, zachwytem, czasem rozczarowaniem, spełnieniem marzeń, po prostu życiem. Gdy jestem na scenie, to najbardziej lubię ten moment, kiedy zapominam o realnym świecie i kiedy udaje mi się całkowicie wtopić w sceniczną rzeczywistość. Każda nowa realizacja i rola jest dla mnie niespodzianką i prezentem. A wiecie, jak to z prezentami bywa. Lubią zaskakiwać. Prywatnie lubię, to zachowam dla siebie, ale teatr jest moim miejscem pracy, które na szczęście bardzo lubię. Dzień dobry. Nazywam się Georgi Angiełow. Jestem aktorem teatru Gulliver, a to jest maska i kostium ze spektaklu Ale Kino w reżyserii Joanny Zdrady. Pamiętajcie, noście maski. Jestem aktorem, bo chciałem bardzo zmieniać świat i w latach, w których się wychowywałem, lata 80., czasy punk rocka, buntu, jedyną sensowną opcją wtedy mi się wydawało to, żeby zmienić świat, jest to, iż można zacząć zmieniać go od dzieci, od podstaw, czyli trzeba pójść do szkoły teatralnej, na wydział lalkarski
i dzieciom pokazywać bajki, które ich będą uczyły dobrych rzeczy i w ten sposób się rozwali system od środka. Banalne, ale prawdziwe. Koniec. Moja pierwsza rola, prawdopodobnie miś, a ponieważ dostaliśmy propozycję, jeszcze będąc na drugim roku i nie mając dobrze wykształconych odruchów grania z maską, z kolegą, żeby zagrać się dla dzieci, które są z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa i z powiedzmy pewnymi rodzajami deficytów, i zagraliśmy. Do końca nie wiem co i jak, ale byłem misiem, dzieci szalały. Taka pierwsza prawdziwa rola i pierwsze spotkanie ze sceną. Teatr jest dla mnie w dalszym ciągu niespełnioną miłością. Gdy jestem na scenie, to nie jestem sobą, a jestem aktorem, który odgrywa daną postać. I powiem, że mi to sprawia bardzo dużą przyjemność, ponieważ nie muszę być sobą, a mogę być zupełnie kimś innym i mogę sobie podróżować w wielu kierunkach, a przy okazji też dostarczać ludziom, myślę, że czasem niezłej zabawy. Więc chyba daleko od swoich korzeni nie uciekłem. Marzę o tym, by zagrać bez słów. Czyli dostać taką rolę, która w ogóle nie będzie wymagała ani jednego słowa, ale będzie dla spektaklu znacząca przez to, że w ogóle jest. Więc takie bardzo ciekawe zadanie aktorskie, tylko nie mówimy tutaj o pantomimie, o różnych wymyślanych gestach. Nie, po prostu postać, która pojawia się, nic nie mówi, ale jest. Więc chciałbym coś takiego spróbować. Prywatnie lubię, no cały czas moją miłością jest muzyka punk i moi koledzy punkowcy, skinheadzi, ska punki, no ale to chyba nie jest dla dzieci. Prywatnie lubię od kiedy jestem tatą, uwielbiam na nowo czytać bajki i poznawać bajki, ponieważ wymagania mojej latorośli są olbrzymie i muszę za każdym razem, czytając tą samą bajkę, czytać ją inaczej, więc uwielbiam to. Właściwie to jest to całkiem niezłe wyzwanie, jeszcze szczególnie jak latorośl mówi tato, ale wcześniej to czytałeś inaczej. Pana soczewka. Jak pewno wiecie, znają filmowcy na całym świecie. Teraz go znowu tutaj pochwalmy, bo właśnie zdobył 2 złote palmy! Nie dbam o sławę. Wiem tylko jedno. Znów muszę stworzyć takie filmowe dzieło, które by całym światem wstrząsnęło. Z głębi ocean, z głębi go do dna. Nęci mnie taka podróż podwodna. Nikt nie wie, co się tam dzieje, dowiem się pierwszy i mam nadzieję, że rząd mi na to przyzna fundusze. A teraz do pracy się zabrać muszę.